Hej, hej, cześć, witajcie, z tej strony Maciek i Klocki, no i dzisiaj chciałem was zaprosić na recenzję zestawu Hata Hagrida z serii Lego Harry Potter. Konkretnie tam jest jeszcze taki podtytuł, na ratunek Hardodziobowi, bo już widać, że ktoś po niego zmierza i jest w nielichych tarapatach, ale nasi młodzi czarodzieje na pewno coś wymyślą. 496 klocków w tym secie, w tym jeden świecący, co jest zawsze rzeczą cenną i unikatową, no i Hardodziob, to piękne zwierzę, jest naprawdę godne uwagi. Ta recenzja powstała we współpracy z Salonem Klocków, który możecie odwiedzić zarówno w internecie, jak i w Krakowie przy Historylandzie oraz w Poznaniu. No to tyle z tych kwestii technicznych. Zajrzyjmy do środka! No to dobierzmy się do tej przysadzistej chatki. Tak jak już wcześniej wspominałem, zarówno minifigurki, jak i sam Hardodziob mnie najbardziej zainteresowały. Chatka, z tego co widzę, nie jest zamykana. Ona jest taka trochę dwuczęściowa. No, zobaczymy. Zobaczymy. Widzę tutaj kilka fajnych, fantastycznych, nowych dyni. To akurat na listopad, na jakieś Halloweenowe makiety będzie jak znalazł, albo po prostu do kuchni, bo to przecież nie każdy lubi bawić się w te obce święta. Widzę tutaj jakieś skrzydła dla naszej mitycznej bestii, a czy ona będzie gdzieś tam luźno latać, zaraz zobaczymy. Tutaj kilka takiej fajnej faktury w postaci naklejek. No, wolelibyśmy, jakby to były naklejki, ale wszystkiego mieć nie można, za to ładnie się w te wszystkie cegiełki ten mech wdziera i całkiem to drewno jest fajnie, tak jakoś trochę niby uszkodzone, albo po prostu to jest taki naturalny wygląd desek i mi się wydaje, że ta naklejka numer 3 to będzie na drzwi. Prawie sobie, słuchajcie, tutaj rymuję. Instrukcyjka fajna, kompaktowa, nieduża. Co mamy z tyłu? O, zobaczcie, tutaj fajnie jest pokazane, jak to te wszystkie trzy zestawy, które wchodzą w skład Hogwartu, po połączeniu się prezentują. No niestety ja wam tego nie pokażę, bo nie mam wierzby bijącej, to po pierwsze, a po drugie, ta wielka sala, którą zrecenzowałem, ba, którą nawet rozbudowałem na jednym z odcinków, ona już gdzieś tam z moimi pozostałymi elementami została zaszufladkowana. Więc słuchajcie, ja często te klocuchy pod elementy stricte zbieram i niekoniecznie te modele zostawiam. No i słuchajcie, tak, ostatni nam wyskoczył jak Filip z konopi. Mamy tutaj Hardodzioba. Fajnie, ruchliwa głowa, ale dęba stanąć nie może, jak zwyczajny konik. Trochę szkoda, trochę słabo, no ale złożymy go sobie wspólnie, więc nie przyglądajmy mu się tak mocno. Pudełko zabieram, rozrzucam sobie te klocuchy. Mamy tutaj trzy duże worki, oczywiście instrukcje, no i fajny odlew plus naklejki. To co? Lećmy! No dobra, zanim przejdziemy do chatki, pora jeszcze wspólnie zbudować hipogryfa Hardodzioba. Ja już sobie pozwoliłem trochę skrzydła zmontować. No i zobaczcie, to jest na takich trzymaczach. Tutaj klocki 2x2. No i same skrzydła wyglądają naprawdę nieźle. Zobaczcie na te pióra. No fajnie, rozpiętość około 12 cm. Niemniej jednak każdego tutaj interesuje przede wszystkim ten odlew. Tutaj jest perforacja, więc łatwo nam będzie go wszystko powyciągać. No i tutaj wkładamy te skrzydła, może od razu to zróbmy. Pyk, wchodzi bez problemu, minifigurka wtedy sobie siada na górze. No i głowa, fajny haczykowaty dziób, oczy też nieźle wydrukowane. No i przede wszystkim od przodu, ładnie się to prezentuje, no bo konie z Lego tak sobie z tego takiego, wiecie, rzutu, jak stoimy przed nim. Tutaj ogon całkiem fajnie, co jeszcze widziałem ciekawego? Może chwycić jakiś taki patyczek, drążek, także jak najbardziej coś tutaj możemy rozbudować, o jakąś chorągiew na przykład, jakiś sztandar. No i naprawdę fajna bestyjka. Tak jak już wcześniej wspominałem, szkoda, że nie staje dęba, ale o dziwo tutaj całkiem spory zakres ruchu, jeżeli chodzi o łeb i całkiem niezłe detale. No, zabrakło może tylko jeszcze jakichś nadruków gdzieś tutaj na zadzie, no bo widzicie, że te pióra, czy tam sierść, czy co to ma taki Hardodziob, no to tutaj na głowie jest tego pełno, ale tułów jest taki dosyć pustawy. Niemniej jednak fajna bestia. A tak prezentuje się zestaw w całej swojej okazałości.
Pierwsze wrażenie, chata jest dosyć ponura. Ja się zastanawiam, czy zamiast tych ciemnoszarych płytek na dach nie powinno tutaj być trochę jasnego szarego. O, przypominam sobie chyba pierwszą chatę Hagrida, no i tam ten efekt był dużo lepszy dzięki temu, że wykorzystano takie ciekawe klocki na dach. To chyba jest ten taki cieniutki plastik, który ostatnio widzieliśmy na przykład w tym zestawie Lego Ninjago z dużym wężem. Dla Hardo Joba to pewnie musi być ciężki czas, bo jest tutaj przypięty gdzieś tam wśród dyni, a wiemy, jest to zwierzę dumne, honorowe i szlachetne. Powiem wam, jedna ciekawostka jeszcze, jeżeli chodzi o ten zestaw. Mamy tutaj festiwal krótkich nóżek. To chyba jest pierwszy taki set, gdzie dostajemy trzy komplety różnego typu, różnokolorowych nóg, takich ruchomych, ale jednak nieco krótszych. I to jest coś, co pewnie dla fanów animacji poklatkowej będzie cenne. Chata wymaga jednak nieco bardziej szczegółowego omówienia. No przede wszystkim te progi wejściowe, te futryny bardzo ładnie wykonano, są jakieś schodki nawet. Tutaj mi się podobają też te korzenie, tylko szkoda, że w tym mniejszym segmencie również nie zastosowano takiego elementu. To co prawda bardzo łatwo odpada, ale to jest taka ogólna przywara tego zestawu, że przenosi się to bardzo ciężko. Tym bardziej, że te dwa segmenty, one są kiepsko ze sobą złączone, a i dach wystarczy delikatnie szarpnąć i od razu nam te klocki odpadają, ale to dobra. Przecież jeżeli sobie zrobimy jakiś display na półce, no to nie przenosimy tego ciągle. No, trochę ten mur tutaj pozostawia do życzenia, bo niby się postarano, żeby niektóre cegłówki wystawały, ale jest to jakoś takie mało urozmaicone, sami przyznacie. Tutaj po bokach to się zdecydowanie najlepiej prezentuje. Ta naklejka na całym panelu, super. Nie wierzę, że to mówię, ale akurat w tym miejscu to pasuje. No ale zobaczcie, elementy typu technik, żeby trochę sobie zreorganizować tą chatkę i wygląda to już średnio, bo jednak czasem od boku tutaj zaglądamy. Cały przód jak dla mnie powinien być wzorowo zaprojektowany, a tutaj są jakieś takie drobne zgrzyty. Fajne okienko, oczywiście można to otworzyć. Mamy dwa modele okien, to jest jeszcze ok. No i tutaj po boku również ten problem z otworami w niektórych klockach. No, wygląda to słabo, tym bardziej, że tutaj zobaczcie, mamy już dużo wyraźniejsze szczeliny. Co jest jeszcze takie sobie w tym secie? Przyjrzyjcie się naklejkom na drzwi. One są takie same tu i tu. One są przecież zbyt wąskie. No i nie wiem, czy na nagraniu to widać, ale... No widzimy, że coś tutaj jest nie tak z tymi drzwiami. Tutaj jest takie duże wcięcie na klamkę, ale znowuż jakbyśmy to w tą stronę przesunęli, to byśmy mieli tutaj taki brązowy, bardzo szeroki pas. One są zbyt małe. Jeżeli Lego chciałoby takie drewniane drzwi, no to pora chyba nadrukować i wyprodukować taki element. Albo najpierw wyprodukować, później nadrukować. Wiecie, o co chodzi. Co by nie mówić, w środku ta chata prezentuje się całkiem dobrze, mamy tutaj masę akcesoriów, ale po kolei. Piaskowa podłoga, super pomysł, bo automatycznie wszystko wydaje się nieco większe, takie jaśniejsze i bardziej przyjazne. Dach tutaj też dobrze widać, na tych zawiasowych elementach te wszystkie poszczególne kloce są umieszczone, a w środku mamy taki ośmioramienny klocek. No i na dachu jest jeszcze inna atrakcja, jak sobie przyciśniemy ten komin, no to widać na dole, że tli się ogień, który ogrzewa to jajo. Jajo nie jest koloru takiego białego, jak to zazwyczaj bywa, tylko piaskowe. Kto tam w środku jest? Może smok Norbert, ale tutaj pewności nie mam. No i przejdźmy już do tych izb. Co tutaj znajdziemy? Przede wszystkim fajny duży fotel, jakiś worek, stolik, krzesełka, to wszystko jest obrotowe, zobaczcie, na takich elementach z jednym studem na środku, czyli możemy to sobie pod dowolnym kątem obrócić i wtedy wygląda to naturalnie, a nie tak wszystko pod kątem prostym, jak to czasem niestety w Lego bywa. Tam we wnętrzu widzę jeszcze jakąś skrzynię, różowa parasolka gajowego i łopata, może do sprzątania odchodów Hardo Joba, tutaj jeszcze miotła również się przyda. Na górze to już w ogóle bogactwo. Tasak, wiadro, lasso, łyżka, druga jest w elementach zapasowych, czyli dostajemy dwie łyżeczki, no i taka złota patelnia. Tutaj mnie tylko zastanawia, dlaczego jeżeli wykorzystano naklejkę na tą belkę, to czemu jeszcze wyżej jakaś naklejka na takie kamyszki przy tym kominku nie została zastosowana? Wtedy byłoby jeszcze lepiej, bardziej szczegółowo, no bo teraz to tutaj jest taki kontrast, że super szczegółowy dół i trochę gorzej tutaj na górze. A w sąsiedniej izbie, to jest mniejsze pomieszczenie, mamy skrzynię, jakaś czekoladowa żaba, no i biurko, bardzo ładny nadruk gazetki, to jest
prorok codzienny, no i świeca i kolejne krzesełko. Fajnie, mi to się podoba i wszystkie moje oczekiwania zostały tutaj spełnione. Zobaczcie, ile rzeczy można tutaj wymontować. Strasznie się cieszę, że wprowadzono tutaj nowy model dyni. Ja pamiętam, kiedyś w halloweenowym sezonowym secie mieliśmy coś takiego, już dynię wyciętą i myślałem, że to jest identyczny rozmiar, jak właśnie ten ciekawy klocek, ale nie. Jednak ta dynia jest nieco mniejsza, no i nie ma tego fajnego zielonego ogonka na górze. Niemniej jednak, zobaczcie, od razu mamy sporo roślinności i to na duży plus. W zestawie znajdziemy 6 minifigurek i nie ukrywam, że te dwie ubrane na czarno chyba najbardziej mi się podobają, a są to Kat Makner, czyli małomówny były śmierciożerca, obecnie kat stworzeń magicznych, oraz Korneliusz Knot, czyli dyrektor w Departamencie Magicznych Wypadków i Katastrof. Zobaczcie, ja widzę kilka zastosowań dla tych minifigów, od chociażby jakby ktoś budował jakieś wiktoriańskie makiety, a kat to i do rewolucji francuskiej by się nadał. Zobaczcie z tyłu na tą główkę, aż żal zasłaniać tej takiej charakterystycznej katowskiej skarpety. Uczniowie też prezentują się całkiem dobrze, Ron w swoim rozwleczonym swetrze, Hermiona w jakiejś różowej bluzie, no i widzę tam jeszcze chyba czasozmieniacz, no i Harry w swojej charakterystycznej niebieskiej kurteczce i pod spodem też fajne zarysowania materiału na t-shircie. Co ważne, oni są albo radośni, albo tacy można by powiedzieć gotowi do ataku, do walki, nie żaden przestrach, czyli trochę inne główki niż mieliśmy w poprzedniej fali zestawów. Gajowy to jest fajny minifig, ten strój, ten płaszcz jest niezły, to jest no odlew tylko dla niego charakterystyczny, ale mimo wszystko dałoby radę zrobić jeszcze jeden nadruk na buzi, no i ten tył jest mało szczegółowy, praktycznie żadnego nadruku tam nie znajdziemy. Sam Hagrid no tylko stoi jak kołek, bo nie może się ruszać przez te nóżki nieruchome. Podsumowując, bardzo solidny zestaw. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy ciekawe minifigurki, trójka uczniów w jednym secie, plus Hagrid, no i jeszcze dwójka takich bardziej pobocznych postaci, hardodziob, nowe dynie i masa wyposażenia w tej chacie. To na pewno na duży plus, no ale jednak ta chata ma liczne takie drobne niedopatrzenia konstrukcyjne i to zaważyło na tej ocenie, która będzie się kształtowała gdzieś na poziomie 8 na 10, bo jednak hardodziob to jest coś fajnego, co tutaj winduje ten zestaw. Elementy zapasowe, no trochę ognia, o, tą czarną kulę bardzo lubię, bo to może być jakiś pocisk do armaty, dodatkowe różdżki, to wiadomo, tutaj mamy jeszcze ten korzeń, to zaraz sobie umieszczę tutaj, gdzie jeszcze mi go brakowało, no i kilka takich już mniejszych, mniej ciekawych klocków. 8 na 10 ocena wysoka, a ty co sądzisz o tym secie? Napisz mi w komentarzu. Hej, hej!